Cześć Arbi. Cześć, cześć. Witamy wszystkich fanów MyMMA z siedziby WCA, Warszawskiego Centrum Atletyki. No nic, zadamy więc kilka pytań Arbiemu. Może na początek powiedz nam, ile ważysz na co dzień, jaka jest twoja typowa waga? 7,4, 7,5. Okej, czyli jakichś większych problemów z zejściem do 6,6 nie ma, czy musisz się trochę napocić? Nie, ja nie mam wejściem problemu, dlatego że ja mam dużo tuszy w sobie. Nie jestem taki suchy i dlatego bez problemu wchodzę normalnie na wagę. Okej. Powiedz nam może coś na temat gali 3F. Jak ci się tam walczyło, jak ostatnia walka, jak wrażenia? Dzięki Bogu walka skończyła się szybko. Myślałem, że walka będzie do końca 3 rundy po 5 minut, ale dzięki Bogu szybko skończyło walkę i jestem bardzo zadowolony, że wygrałem walkę, cieszę się bardzo. Jasne, a nie myślisz, że to przejście do KSW jest nieco za szybko? Może obronić kilka razy pas w 3F i dopiero przejść tam, nabrać trochę doświadczenia, bo od razu rzucasz się na głęboką wodę, jesteś na to gotowy? Tak, jestem na to gotowy, ale nie, ja już mam 7 walk mam na koncie, bo może troszeczkę szybko myślą ludzie, ale ja jestem na to gotowy. Najważniejsze jest to, co mówisz. Powiedz nam jeszcze może coś na temat codziennych przygotowań. Gdzie się przygotowujesz, pod czyim okiem i tak dalej? Ja teraz przygotuję się na WCA. Jest piękny klub, w którym jest wszystkie możliwości na wszystkich stronach. Trenuję się z Piotrem Mileniewskim, Tomek Lipińskim cały czas trenuję. Teraz nowym trenerem Kamilem trenuję się tu w Muay Thai, też dużo ćwiczę. Ale i tak idzie wszystko dobrze. Codziennie 2 treningi i jestem gotowy na wszystko. Bardzo dobrze. Powiedz nam jeszcze, wielu internautów, wielu naszych fanów pyta o ewentualną walkę z Anzorem, jeżeli miałoby dojść do niej między wami. Co powiesz na ten temat? Ja dużo razy powtórzyłem to. Na razie o tym walkę mówić jest za wcześnie, bo tak jak ja jestem w undercardzie, ale jeżeli walka dojdzie do tego, ja myślę, że ta walka będzie, odbędzie się, odbyła się ta walka. Jak powiedzą organizatory o walce, bo nie mam wyboru, będziemy walczyć, nic więcej. Jasne. A masz jakiegoś konkretnego przeciwnika, z którym chciałbyś się zmierzyć, pokazać komuś, że to ty jesteś górą? Ja nie chciałbym walczyć z polskimi zawodnikami, bo nie chcę po prostu walczyć. Walczę za Polskę na przykład, mogę walczyć za Polskę, ale walczyć w Polsce Polakom też nie chcę. Ale chciałbym dostać zagranicznego zawodnika, ale tak specjalnego nie mam nikogo na razie. Tak chciałbym walczyć niskim na razie. Z Polski też, 100%. Okej, a co powiesz nam na temat jakichś twoich przyszłych planów? Jakieś konkretne cele sobie postawiłeś, czy na razie tylko ciężko trenujesz i skupiasz się przed tą jakże ważną walką w KSW? Ja jak zawsze walczę, przygotuję się, wiesz, jak mam walkę, to jest mój cel wygrać. Ja nie stawię planu na przyszłość, tam to być mistrzem świata, być mistrzem KSW, coś takiego ja nie mam. Ja zawsze mam, jest walka, to jest mój cel, żeby wygrać. A później dalej zobaczymy się, każdy raz, wiesz, ja stawiam, dla mnie jest mój cel wygrać każda moja walka. Na każdą kolejną walkę stawiam cele i nie mam takiego myślenia, wiesz, być w życiu mistrzem, wiesz, to może dzisiaj uda się, a może nie uda się. Po co to? Może dostaniesz jutro kontuzję i jesteś w łóżku, koniec tego MMA wszystkiego. Dlatego zawsze przygotuję się na walkę i myślę o swojej walce wygrać. Nic, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć ci powodzenia, osiągnięcia sukcesów, no i wygranej na tej pierwszej walce w KSW. Dzięki bardzo za wywiad.